Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym przynajmniej postaramy się zrobić motyczkę samoróbkę. I popatrzcie, mam tutaj takie części, śrubka, to co będzie robić za podkładkę i nakręteczka. Później taki drut, tutaj takie ma ucho, tak go zgiąłem w imadle. A z czego to zrobiłem? No z takiego drutu, o. I jest tu u mnie od cholery, powiem Wam, tak brzydko trochę. Mam też taką blaszkę i patrzcie jak to zrobię. Tutaj wezmę tą śrubkę i to przykręcę. Ja to zrobię, bo tu mam ciasno pod statywę. Okej, mam już tyle. Teraz możemy zacząć przykręcać. O ile mi się uda tutaj z Wami to zrobić. Żeby tylko gwint nie zerwać. Staram się dość mocno to przykręcić, żeby się nie ruszało. Dobra, mamy przyłapane i teraz to trzeba ustawić. Tak, żeby się dobrze ciupało. Bo ta motyczka będzie na moim poletku używana. Bo taka samoróbka, bo mam przecież motyczkę fabryczną, Bartek moglibyście powiedzieć, ale ja już lubię takie wszystkie samoróbki, wiecie jak to wygląda. I se robię też taką. Kurczę. Będzie dobrze. Musi być. Teraz powiem Wam co zrobię. Patrzcie tutaj, jak to do tej dubelki przymocuję. Mam taką blaszkę i to tu młotkiem sprasuję, żeby to się idealnie do tej rurki przytem. No i powiem Wam, że jak, no i co to tak sprasuję na tym drugim drucie. I później mam taki trzonek łopaty do śniegu, taką połamaną. Ta końcówka, co jest plastikowa do śniegu, to się połamała, a trzonek jest bardzo dobry. Więc no, szkoda, żeby się zmarnował. Więc tak to zrobię. No także ja to tutaj zaginam i się zobaczymy. A, i Wam pokażę jeszcze kolekcję młotków moich przy okazji. Tutaj taki mały. Bardzo go lubię. Jest idealny taki, jak ktoś w imadełku małego gnę. Taki średni, tego będę dzisiaj używał. Jest jeszcze taki między tymi, takim średni, ale on jest w tej szopie drewnianej. No i 5-kilowy młot. Tu Wam się pochwalę. To ja robiłem. Tak go zlepiłem. Ważyłem go, on 5 kg waży. To też ja robiłem. Póki co nie odlatuje. Ale fajnie tą robotę, można powiedzieć, spartoliłem. No ale fajnie. Ja tu lubię takie klimaty. Jak coś jest takie dziadowskie, to wiadomo, że porządne. No, także tu Wam się pochwalę, że to ja robiłem. No i prasujemy. Dobra. I spróbuję to z Wami zrobić. Najpierw tak. Albo nie, bo jeszcze telefon mi spadnie, bo już widzę, że się trzęsie. Mam, powiem Wam, patrzcie, jak ładnie się zrobiło. To tutaj teraz brzeszczotem tutaj utnę. I to się później ładnie wkrętami złapie tam i będzie dobrze. Ale gwoździami znaczy, bo ja wkrętów nie używam, tylko gwoździe. A zresztą to się zobaczy. Dobra, ucinamy. Pochwalę się Wam, że nowy brzeszczot mam, patrzcie. Ten nie mój, ale wiecie jak to się mówi. Tutaj jest do drewna, tu do metalu. Tu będę jechał. No tylko ja nie mam uchwytu do tego brzeszczotu, będę musiał się kiedyś zaopatrzyć. To sobie go tutaj w szmatę owinę, żeby sobie rąk nie poharatać. Zobaczycie jak ja to robię. No patrzcie, tak sobie go w szmatę owinąłem. I będziemy ciąć. Kurde. Ja tego tutaj nie zrobię, ja to muszę wziąć do siebie do pokoju w imadło. Jak Bartek do siebie do pokoju? No normalnie w pokoju mam imadło. Zresztą ja to sam spróbuję zrobić i Wam pokażę w którymś następnym odcinku. A ja powiem Wam, to ma być prowizorycznie wyglądająca samoróbka, więc naciąłem tak delikatnie i spróbujemy ułamać. Uwaga. Bo też powiem Wam, że mi się nie chce za bardzo tak ciąć długo. O. Poszło. Aha. No i mamy takim sposobem blaszkę, cyk, to się. No i tu się wkrętanie przyłapie. No i będę miał motyczkę samoróbkę, panie, super. Dobra. No, także patrzcie, tutaj już ten drut, na którym sobie wyginałem, wyciąłem, weźmiemy. I teraz tutaj na właściwy, i uwaga, tadam. Także tak to wygląda. No i będzie dobrze. Muszę tylko tej łopaty poszukać, bo nie pamiętam, gdzie ona była. No. I tu Wam jeszcze pokażę, jakie skarby znalazłem w tych pudłach, co tutaj szukałem. Patrzcie, jaka fajna rurka. To nie wiem, od czego jest.
To jest jakaś od wody chyba rurka, nie? No bankowo, że od wody, ale fajnie wygląda ta kuranka takie. Tutaj jeszcze jest jakiś taki ten wariator. O kurde, co to jest? Jakiś pstryczek? Nie, to jest coś innego, nie wiem. To jest jakiś ten nakręcadło. Patrzcie, tu jest no jakieś nakręcadło, bo tu jest sprężyna. W środku, o, fajna rzecz. Tutaj mamy też taką blaszkę. O, takie coś, to jest, nie wiem od czego, od jakiejś butelki czy od czegoś tam. O, i takie kolanko od wody. No, blaszka. Nie, to jest nożyk. Tak, to jest stary nożyk. Czy się Bartek nie uczy, no tak. Co tu jeszcze? Takie coś. No. No, jakieś tam ostrze. O. O kurde, sprężynka. Ja cię kręcę. Przyda się. Ja już chyba mam do niej zastosowanie. Ale tutaj mamy, o, też jakieś bezpieczniki. A co tu jest? Nie wiem. Co tu jeszcze mamy? Jakiś coś, taka rureczka. No i tyle. O, to też jest fajne. Taki. Kurczę, za małe trochę jak na świece, ale fajnie, fajna rzecz. To są jakieś klucze nasadowe. Tak? Chyba tak. No dobra. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Jeszcze tu jest takie wiadro, stare zawiasy. No ale trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!